Wierni Kościoła Katolickiego obchodzą dziś Niedzielę Palmową. Jest to święto, które upamiętnia przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Wierni udają się do kościołów z palemkami symbolizującymi odradzające się życie, mówi ksiądz Dawid Kower z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy. My tutaj tradycyjnie w Polsce jest tradycja przynoszenia palm, wykonywania ich ręcznie, zwłaszcza w rejonach wiejskich. Niejako wspominając te rzesze, które witały Jezusa wchodzącego, wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy, pragniemy razem z nimi wołać: wybaw nas, Panie, od zła, Hosanna, wybaw nas, ale też uznawać Jezusa królem naszego życia, Panem, Władcą. Niedziela Palmowa to również okres, który rozpoczyna przygotowania duchowe do świąt wielkanocnych, dodaje ksiądz Kower. Niektórzy mówią, że święta wielkanocne nie mają atmosfery takiej jak święta Bożego Narodzenia. Nie będą miały atmosfery, jeżeli skupimy się tylko na poświęceniu pokarmów w Wielką Sobotę i na wspólnym śniadaniu ze smartfonem w ręku, tak, w gronie rodziny. Receptą na udane święta, na poczucie znaczenia tych świąt jest włączenie się w obchody liturgiczne, czyli po prostu udział w nabożeństwach, w mszach Wielkiego Tygodnia. I dzisiaj w mszę w Niedzielę Palmową, w mszę Wielki Czwartek, w liturgię Wielkiego Piątku i w najważniejszą liturgię w ciągu roku, w sobotę, która to liturgia jest niejako Wigilią Paschalną, królową wszystkich liturgii. Do tego oczywiście wszystkich zachęcam. W Niedzielę Palmową obchodzony jest także Światowy Dzień Młodzieży.